Kolejny błąd Kepy Arrizabalagi doprowadził do porażki Chelsea. Cios w stylu karate. Chciał kopnąć piłkę, a kopnął głowę rywala. Siemano, ja jestem Mateusz, witam was w nowym tygodniu w poniedziałek i zapraszam na dzisiejszy film. 4 gole Sona i bezradny Jan Bednarek. Cristiano Ronaldo rozpoczyna sezon golem i asystą. Wpadka Realu Madryt w pierwszym ligowym meczu. Josep Bartomeu powiedział, dlaczego nie pozwolił Leo Messiemu na odejście. Luis Suarez na pewno nie dołączy do Juventusu. FC Barcelona sprzedała Vidala, a dziś może sprzedać Semedo. A na sam koniec o cudownym golu piłkarza Leicester oraz o powrocie Kylian Mbappé. Tylko wczoraj dołączyło do nas ponad 200 fanów piłki nożnej. Mega dziękuję, a oto kilku z was. Dzisiaj w poniedziałek są też moje imieniny, więc jeżeli chcecie zrobić mi prezent, no to oceńcie ten film, bardzo się ucieszę. A teraz zapraszam do oglądania. 2-0, takim wynikiem zakończył się mecz Chelsea z Liverpoolem w ramach drugiej kolejki Premier League. Podopieczni Jurgena Kloppa mieli miażdżącą przewagę w statystykach. Pod koniec pierwszej połowy na czystą pozycję wychodził Sadio Mané, ale rzucił się na niego Andreas Christiansen i powalił Senegalczyka na ziemię. Początkowo arbiter pokazał mu żółtą kartkę, ale zmienił swoją decyzję po zobaczeniu całej sytuacji na warze. Wrócił i wywalił go z boiska. 5 minut drugiej połowy wystarczyło do objęcia prowadzenia przez Liverpool. Gola zdobył Sadio Mané po dośrodkowaniu Firmino. Po chwili już kolejny w swojej karierze fatalny błąd popełnił Kepa Arrizabalaga. Hiszpan wybijał piłkę, którą przejął Sadio Mané i po chwili wbił futbolówkę do siatki. Tutaj przypomniał mi się błąd Kariusa z finału Champions League, gdy to podał piłkę do Karima Benzemy. Na 15 minut przed końcem meczu okazję na gola kontaktowego miał Jorginho, który to wykonywał rzut karny po faulu na Wernerze. Włoch jednak fatalnie uderzył i Alisson obronił jego uderzenie. Z początkiem drugiej połowy za Hendersona na placu gry pojawił się Thiago Alcantara. Wczorajsze spotkanie Chelsea z Liverpoolem oglądał także Antonio Conte, który pochwalił się tym na swoim Instagramie. Trener Interu chciałby kupić dwóch piłkarzy The Blues, z którymi miał okazję pracować, gdy prowadził londyński klub. Jego marzeniem jest N'Golo Kanté oraz Marcos Alonso. Jednak ich sprowadzenie będzie wyjątkowo ciężkie. Sam Frank Lampard powiedział, że nie zamierza sprzedawać swoich piłkarzy do innego klubu. Jan Bednarek po wczorajszym meczu na pewno nie miał dobrego humoru. Mimo że prowadzili z Tottenhamem, no to ostatecznie przegrali i to aż 5-2. Polak zagrał pełne 90 minut. Koguty mogły prowadzić tak naprawdę już po 3 minutach gry, ale gol Kane'a został cofnięty przez Spalonego. Ten mecz był pokazem szybkości Sona. Koreańczyk zdobył 4 gole, za każdym razem ośmieszając defensywę świętych. Bednarek i spółka nie byli w stanie za nim nadążyć. W ostatnich minutach spotkania Newcastle z Brighton z boiska wyleciał Bissouma. Mimo tego, że prowadzili już 3 golami, no to piłkarz Brighton nie zapanował nad emocjami i walce o piłkę w tak dziwaczny sposób kopnął rywala w twarz. Coś w stylu ciosu karate. Tylko ja nie jestem pewien, czy on po prostu nie chciał trafić w piłkę, no a stało się tak, że trafił w twarz rywala. Arbiter na spokojnie całe zdarzenie zobaczył na warze, po czym wrócił na boisko, sięgnął do kieszonki, gdzie znajdują się czerwone kartki i wyrzucił karatekę z boiska. Cristiano Ronaldo ten sezon rozpoczyna golem i asystą. Juventus na własnym stadionie pokonał 3-0 Sampdorię. CR7 asystował przy golu nowego kolegi z drużyny Dejana Kulusewskiego. Ten gol padł w 13 minucie, a na kolejnego gola czekaliśmy aż do 80 minuty, kiedy to Bonucci podwyższył prowadzenie. I przy tej sytuacji ogromny kiks popełnił Bartosz Bereszyński, który chciał wybić piłkę i zażegnać niebezpieczeństwo, no ale po prostu w nią nie trafił. Na 2 minuty przed końcem regulaminowego czasu gry Cristiano Ronaldo uderzył po ziemi bardzo mocno i tym samym pierwszy raz w tym sezonie pokonał bramkarza rywali. Real Madryt nowy sezon rozpoczyna od remisu. Podopieczni Zinedina Zidana tylko bezbramkowo zremisowali z Realem Sociedad. Dyktowali warunki, ale to i tak rywale mieli najlepszą okazję na zdobycie gola w pierwszej połowie. W sytuacji sam na sam górą wyszedł jednak Courtois i uratował Real przed utratą gola. W drugiej części gry obie ekipy miały kilka okazji, ale goli nie było. Kolejny też raz Thibaut Courtois musiał ratować kolegów z opresji. Pierwszy raz od całego zamieszania związanego z odejściem Leo Messiego z FC Barcelony głos zabrał prezydent klubu Josep Bartomeu. Wyjaśnił on m.in. dlaczego nie pozwolił na odejście Messiego przed rozpoczęciem tego sezonu. Jako prezydent nie wejdę w żaden konflikt z Messim. On przemawia na boisku. To oddzielny temat. Powiedziano już wszystko, co powinno było zostać powiedziane. Messi jest najlepszy w historii,
i chcemy, by z nami został. Nie będę się z nim kłócił. Musimy wspierać drużynę i pogratulować sobie, że Messi został z nami. On cieszy się na pracę z Koemanem. Ważne, że gra u nas, w swoim domu. Chcemy, by zakończył tu karierę i pragniemy budować z nim projekt. Rozwiały się też wszelkie wątpliwości w sprawie transferu Luisa Suareza do Juventusu. Pewne jest, że Urugwajczyk nie zagra dla starej damy. Tak powiedział trener Juventusu Andrea Pirlo przed wczorajszą inauguracją sezonu. Uzyskanie włoskiego paszportu zajmuje dużo czasu, więc jest mało prawdopodobne, że Suarez może być nowym napastnikiem Juventusu. Słowa te potwierdził także dyrektor sportowy Juventusu. Tak powiedział Fabio Paratici. Luis Suarez nie przejdzie do Juventusu. Napastnik FC Barcelony nie znajduje się na naszej liście życzeń. Uzyskanie paszportu i wszelkie formalności zajmują zbyt wiele czasu. Nie był nigdy blisko dołączenia do nas. Gdy pojawiła się możliwość jego transferu, od razu zeszliśmy na ziemię, bo wiedzieliśmy, jakie są problemy z obywatelstwem. Jest to za dużo czasu i dlatego musimy z niego zrezygnować. A tak odpowiedział dyrektor zapytany o sytuację Edina Dzeko. Pozostało nam jeszcze 15 dni. Wiemy, kogo chcemy kupić i pracujemy nad tym. Nasze cele staramy się realizować na spokojnie. Z FC Barcelony do Wolverhampton. Taką ścieżkę kariery zdaniem włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano obierze Nelson Semedo. Transakcja ma być ogłoszona nawet dzisiaj. W poprzednim tygodniu klub z Premier League miał złożyć dopiero pierwszą ofertę za Portugalczyka. A że obie strony, znaczy oni i FC Barcelona, były zainteresowane, no to szybko się dogadano. Obecnie ustalane są warunki indywidualnego kontraktu z piłkarzem, a kwota transferu ma oscylować w okolicach 40 milionów euro. Semedo będzie kolejnym piłkarzem, który opuści Barcelonę. Wcześniej Ronald Koeman sprzedał Ivana Rakitica i pewne jest już przejście Arturo Vidala do Interu Mediolan. Chilijczyk wczoraj pojawił się w Mediolanie i miał podpisać kontrakt, a Barcelona zarobi na nim tylko 1 milion euro. Prawdziwy grad bramek mieliśmy w meczu Leicester, w którym padło aż 6 goli. Lisy 4-2 pokonały Burnley. Na szczególną uwagę zasługuje ostatni gol w tym meczu. Denis Pratt uderzeniem za pola karnego pokonał bramkarza rywali. Uderzenie było na tyle silne i na tyle dokładne, że bramkarz był bez najmniejszych szans. Kylian Mbappé tylko wrócił do gry i PSG od razu bez najmniejszego problemu wygrywa. Wczoraj 3-0 rozjechali Nice. Pod koniec pierwszej połowy genialny francuski napastnik wypracował sobie rzut karny, który sam po chwili zamienił na gola. Kylian Mbappé był jednym z najaktywniejszych piłkarzy PSG i zdobył nawet gola w drugiej połowie na 4-0, ale jego kolega, który podawał mu piłkę, był na pozycji spalonej. Bramkarza Nicei pokonał jeszcze Di Maria oraz Marquinhos. W tym meczu ze względu na zawieszenie udziału nie wziął Neymar. Powstało zamieszanie wokół Arkadiusza Milika. Wczoraj mówiliśmy, że testy medyczne w Szwajcarii były pozytywne. Tam szczegółowo przebadano jego kolana, z którymi miał problem w przeszłości, ale wszystko niby było w porządku. Jednak La Gazzetta dello Sport podała kompletnie inne informacje. Ich zdaniem badania miały wykazać pewne niejasności. I z tego też powodu AS Roma miała zwrócić się do Napoli o renegocjonowanie warunków kontraktu. No i oczywiście chodzi o kwotę odstępnego, którą według ustaleń włoskiej prasy określono na 25 milionów euro. W tej sprawie komunikat wydała jednak AS Roma. Zaprzeczyła ona jakimkolwiek doniesieniom w sprawie stanu zdrowia Arkadiusza Milika. Napisali, że darzą polskiego napastnika wielkim szacunkiem i dopóki będzie on zawodnikiem innego klubu, nie będą komentować jakichkolwiek doniesień na jego temat. Na dziś to już koniec, wielkie dzięki za oglądanie. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, no i oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Zachęcam też do zagrania razem ze mną w grę Football Team, a link do rejestracji znajduje się w opisie tego filmu. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, no i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!